Pojawienie się w pierwszych dekadach XX wieku lotnictwa wojskowego zmieniło oblicze wojska. Szybkość, z jaką dokonywano ataków, sprawiła, że konieczne stało się stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed bombowcami. Celem wczesnych eksperymentów było identyfikowanie samolotów z dużej odległości po dźwięku ich silnika. Działając na zasadzie trąbek słuchowych, urządzenia zbierały i wzmacniały słabe odgłosy. Systemy detekcji akustycznej nigdy nie były efektywne i szybko zostały zdeklasowane przez systemy elektroniczne, które odbijały fale radiowe od celów i zbierały ich echa. Te urządzenia to radary. Tak jak Brytyjczycy, Amerykanie i inni, Niemcy zaczęli opracowywać radar w latach 30. Podczas II wojny światowej radar stał się kamieniem węgielnym niemieckich systemów obrony przeciwlotniczej. Potężne systemy naziemne zapewniały wstępne dane, które umożliwiały kontrolerom wysyłanie myśliwców w kierunku nadciągającej formacji bombowców. Myśliwce nocne wyposażone we własne radary mogły wykrywać i zestrzeliwać bombowce nawet w całkowitej ciemności. Jednak to Brytyjczycy jako pierwsi użyli radaru w ramach obrony przeciwlotniczej najefektywniej. Podczas bitwy o Anglię radar ostrzegał obrońców odpowiednio wcześniej, umożliwiając myśliwcom i artylerii przeciwlotniczej obronę konkretnych celów. W centrach kontroli dane wizualne kompilowano z odczytami radaru, aby precyzyjnie określić domniemane cele i czas przylotu niemieckich zgrupowań. Eskadry myśliwców, które były najbliżej, kierowano na odpowiednią wysokość i pozycję, by dokonały przechwycenia wrogich samolotów. Pierwszy system miał kryptonim Chain Home i tworzył go ciąg nadbrzeżnych stacji wyposażonych w wysokie słupy z antenami, które wysyłały i odbierały sygnały. System Chain Home wykrywał tylko obiekty na dużych wysokościach, odległe o ponad 190 km. Dzięki temu dowództwo miało czas, aby porównać wszystkie otrzymane dane i wysłać rozkazy do odpowiednich eskadr. Jego możliwości były jednak ograniczone, a sam system omylny i zawodny. Mimo to był na tyle sprawny i szybki, że przewyższał inne systemy. Wysokie słupy przekaźnikowe były oczywistymi celami ataków podczas bitwy o Anglię. Były jednak trudne do zniszczenia, a ich uszkodzenia szybko naprawiano. Ostateczną klęską systemu Chain Home stała się nieumiejętność wykrywania celów na małych wysokościach. To doprowadziło do stworzenia sieci radarów Chain Home Low. Pracował on na niższej częstotliwości i używał obrotowej anteny. Połączone siły Chain Home i Chain Home Low pozwoliły Brytyjczykom na wykrywanie wroga na dowolnej wysokości. Podczas II wojny światowej brytyjskie radary nieustannie rozwijały się, wciąż usprawniano i tworzono nowe modele naziemne. Ogromna wiedza techniczna umożliwiła zmniejszenie rozmiaru radarów, dzięki temu iż w roku 40 zamontowano w myśliwcach pierwsze radary przechwytujące. Zarówno urządzenia naziemne, jak i ich uskrzydlone odpowiedniki przeżywały rozkwit w czasach II wojny światowej. Jeśli wróg używa radaru, jego przeciwnik będzie starał mu się przeszkodzić, zniszczyć jego sprzęt lub wprowadzić system w błąd. Tak było podczas II wojny światowej i tak jest do dzisiaj. Brytyjczycy wiedli prym w tych sekretnych działaniach. Jednym z nich było tak zwane okno, obecnie znane pod nazwą sieczka. Metoda polegała na wyrzucaniu z samolotów paczek pełnych metalowych paseczków, które rozwijały się w powietrzu i opadając powoli na ziemię, odbijały fale radaru, tworząc na niemieckich ekranach fałszywe echa. Trzpień to kryptonim powietrznego urządzenia zagłuszającego, którego używano przeciwko niemieckiemu systemowi radarowemu Freya. Wytwarzało ono sygnały, które zlewały się z normalnymi echami powrotnymi, zacierając prawdziwe informacje o rozmiarze i odległości wrogich sił.
Kryptonim Blask Księżyca określał sprzęt, który sprawiał, że jeden samolot wyglądał jak cała formacja. Zmuszało to Niemców do wysyłania myśliwców na bezsensowne loty. Najefektywniej używali powietrznych radarów przechwytujących Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie. Pierwszy sprzęt był toporny, zawodny i nieprecyzyjny, miał także mały zasięg. Dopiero późniejsze modele stały się użyteczniejsze i bardziej pewne. Jednak ich zasięg był nadal ograniczony i nawet wyposażone w radar myśliwce nocne polegały na informacjach uzyskiwanych przez kontrolerów z większych naziemnych radarów. Radary montowane w samolotach również przeszły wiele ulepszeń. Ich rozwój umożliwiał wykrywanie niewielkich obiektów na duże odległości, w przeciwieństwie do starszych modeli, które miały ograniczony zasięg i wykrywały tylko duże obiekty. Pod koniec II wojny światowej radary lotnicze mogły wykrywać peryskopy niemieckich ubotów. Rozwój pokrewnej dziedziny elektromagnetycznej doprowadził do powstania systemu, który umożliwiał magnetyczne detonowanie min wodnych z powietrza. Zamontowano go w dwusilnikowym bombowcu Vickers Wellington, wyposażonym w obręcz z dur aluminium. Obręcz wytwarzała pole magnetyczne wystarczająco silne, by zdetonować minę, w którą inaczej musiałby uderzyć kadłub statku. FUG-200 był niemieckim radarem lotniczym używanym nad morzem. Samolot, na którym go zamontowano, był łatwo rozpoznawalny dzięki ogromnej ilości anten rozmieszczonych na jego nosie i skrzydłach. Wzrost masy samolotu wynagradzały niesamowite możliwości radaru, który był jednym z najlepszych w czasie II wojny światowej. Heinkel HE-111 był jednym z najważniejszych dwusilnikowych bombowców II wojny. Mimo że nie tak wszechstronny jak Junkers JU-88, Heinkel HE mógł przenosić większy ładunek na dość duże odległości. Użyto go w paru misjach specjalnych. Tu jest wyposażony w Henschel HS-293, czyli pionierski lotniczy pocisk przeciwokrętowy. HS-293, wystrzeliwany na wysokości 5 km, był napędzany rakietą przez pierwsze 8 km, a potem był naprowadzany na cel na podstawie sygnałów radiowych wysyłanych przez operatora w bombowcu. Nickebein, czyli krzywa noga, był niemieckim systemem nawigacji radiowej używanej na początku II wojny światowej do naprowadzania bombowców. Stworzono go na podstawie systemu Lorenz ułatwiającego lądowanie, dzięki czemu bombowiec zwiadowczy mógł lecieć wzdłuż linii sygnału radiowego. Jakiekolwiek zboczenie z kursu operator słyszał jako zmianę w natężeniu sygnału. Postawienie większych anten o mniejszym kącie promieni umożliwiło zwiększenie mocy radaru. Pierwsze dwa przekaźniki Nickebein ustawiono w północnych Niemczech, blisko granicy z Danią oraz na południu w pobliżu Francji. Promienie fal można było ustawić w ten sposób, by krzyżowały się na celu. Bombowiec mógł wtedy lecieć wzdłuż jednego promienia tak długo, aż usłyszał sygnał drugiego promienia. Gdy z obu odbiorników dobiegał dźwięk oznaczający na kursie, bombowiec wiedział, że znajduje się dokładnie nad celem i może zrzucić swoje bomby. Jednakże bombowce łatwo było oszukać, by zrzucały bomby na puste pola. Było to tak proste jak rozpalanie ognisk, które udawały płonące miasta. System łatwo było zablokować lub oszukać już po ustaleniu podstawowych metod jego funkcjonowania. Obój był kryptonimem dla brytyjskiego systemu nawigacji i bombardowania, używanym przez samoloty naprowadzające de Havilland Mosquito i Avro Lancaster.
Dwie stacje znajdujące się w oddalonych od siebie punktach w Anglii przekazywały sygnał do wyposażonego w radioprzekaźnik bombowca naprowadzającego. Przekaźnik odbijał sygnały, które następnie były odbierane przez dwie stacje. Czas, w ciągu którego sygnał odbywał swoją trasę, określał odległość od bombowca. Miejsce przecięcia się promieni dwóch stacji stanowiło środek koła, czyli cel. Samolot Moskito leciał po łuku promienia wyznaczanego przez jedną ze stacji nazywanej kotem, a gdy osiągnął punkt przecięcia z promieniem drugiej stacji nazywanej myszą, zrzucał swoje bomby lub flary oznaczające cel. W południowej Anglii stworzono sieć stacji obój i w razie potrzeby dowolna z nich mogła służyć jako kot albo jako mysz. Najlepszym nocnym myśliwcem II wojny światowej był dwusilnikowy samolot Moskito. Był szybki, zwrotny, potężnie uzbrojony i miał daleki zasięg. Co ważniejsze, był także wyposażony w brytyjskie i amerykańskie radary lotnicze o niezrównanej mocy. Później myśliwiec nocny Moskito wykorzystywano w działaniach ofensywnych, latał razem z jednostkami bombowców i zestrzeliwał nocne myśliwce Niemców. Wprowadzony w późnych latach II wojny światowej, Northrop P-61 Black Widow był odpowiedzią lotnictwa amerykańskiej armii na dwuosobowego Moskito Królewskich Sił Powietrznych. Potężnie uzbrojony i wyposażony w efektywny radar, Black Widow mógł być używany jako nocny bombowiec. Rozwój elektroniki, tak jak i innych gałęzi przemysłu zbrojeniowego, znacząco zwolnił po zakończeniu II wojny światowej. Powstanie potęgi, jaką był ZSRR, zmusiło Stany Zjednoczone do ponownego zainwestowania w elektronikę. W tamtym czasie Stany Zjednoczone były czołową siłą w systemach elektronicznych. Uznawano je za główną techniczną przewagę Ameryki nad Związkiem Radzieckim. Zwiększono możliwości i wytrzymałość radarów, a pojawienie się pierwszych komputerów usprawniło zadanie kontrolerów naziemnych. System komputerowy Sage współpracował z myśliwcami takimi jak Convair F-102, by przyspieszać i ulepszać proces przechwytywania wroga. W tym systemie to komputer opracowywał optymalne trasy przechwycenia i wysyłał dane do odpowiednich maszyn przechwytujących. Były one często uzbrojone w rakiety nuklearne, by zapewnić zniszczenie wrogich bombowców mających podobny ładunek. Obrona naziemna z pociskami i działami przeciwlotniczymi wciąż stanowiła największe zagrożenie dla myśliwców bombardujących, operujących nad polem bitwy. Samolot Fairchild A-10 Thunderbolt, służący do niszczenia czołgów, stworzono z myślą o przetrwaniu na polu bitwy. Tu widzimy, jak wyrzuca flary, których zadaniem jest zmylenie systemów naprowadzających wrogie rakiety działające na podczerwień. Misje nad polem bitwy muszą się odbywać na niskim pułapie, co zwiększa zagrożenie ze strony broni naziemnej, takie jak artyleria przeciwlotnicza czy pociski ziemia-powietrze. Zdolność lotnictwa pokładowego amerykańskiej marynarki wojennej do atakowania celów zarówno na lądzie, jak i na morzu stanowiła decydującą przewagę podczas II wojny światowej. Możliwości te zwiększyło stworzenie w latach 50. i 60. morskich samolotów bojowych, które miały taki sam potencjał bojowy jak bazujące na lądzie ich odpowiedniki. Samoloty te wyposażono w coraz to bardziej wyrafinowaną elektronikę, aby przystosować je zarówno do misji ofensywnych, jak i defensywnych. To zapewniło znaczącą przewagę podczas wojny w Wietnamie w latach 60. Początkowo samoloty morskie były bardziej podatne na uszkodzenia niż ich odpowiedniki z sił powietrznych. Jednak wprowadzenie nowego sprzętu zmniejszyło tę różnicę. Poprzednikiem serii samolotów Hornet w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych był Grumman F-14 Tomcat.
Przedni fotel zajmował pilot, natomiast tylny RIO, czyli operator radaru przechwytującego, który nadzorował wszystkie elektroniczne i radarowe systemy samolotu. Tu widzimy, jak załoga Tomcata sprawdza swój samolot przed startem. AWG-9, system kierowania ogniem w Tomcacie, miał masywny radar i dostatecznie potężny przekaźnik, aby przebić się przez systemy obrony elektronicznej wroga. To umożliwiło radarowi odnajdywanie i namierzanie celu z dużej odległości. Rozwój systemów obrony i ataku elektronicznego doprowadził do powstania samolotów takich jak Grumman EA-6 Prowler. Stworzono go, by broniąc innych samolotów bojowych, przeprowadzał atak elektroniczny. W późniejszych stadiach przekształcono Prowlera z dwuosobowego średniego samolotu bojowego A6 Intruder w czteroosobowy samolot z taktycznym systemem zakłócającym ALQ-99. Wyposażony w możliwość tankowania w powietrzu z maszyn takich jak faworyzowany przez amerykańską marynarkę wojenną KC-10 Extender, Prowler mógł towarzyszyć formacjom bojowym nawet w długich lotach w głąb terytorium wroga. Jednym z głównych ograniczeń Prowlera jest to, że nie osiąga prędkości naddźwiękowej. Opracowano go po to, by towarzyszył innym poddźwiękowym samolotom, takim jak VOT A7 Corsair II czy Douglas A4 Skyhawk. Te wkrótce zostały zastąpione przez bardziej nowoczesne modele, takie jak Boeing FA-18 Hornet i ulepszony Super Hornet, latające z prędkością naddźwiękową. Po tych zmianach trudno było ustalić harmonogram misji, który w pełni wykorzystywałby możliwości jednostek obu typów. Odpowiedzią jest EA-18 Growler. Jest to zmodyfikowana wersja Super Horneta, tak jak Prowler był specjalistyczną wersją Intrudera. Elektroniczne możliwości bojowe Prowlera skupiają się w systemie ALQ-99, obsługiwanym przez trzech ludzi z czteroosobowej załogi. Growler został zmodyfikowany w taki sposób, by obsługa wymagała tylko jednej osoby. Gondola na szczycie statecznika pionowego Prowlera zawiera różnorodność anten odbiorczych. Otrzymywane sygnały są automatycznie wprowadzane do centralnego komputera systemu ALQ-99, gdzie są wyświetlane i zapamiętywane. Rodzaj wrogiej maszyny, jej położenie oraz częstotliwości zakłócające są potem analizowane automatycznie, półautomatycznie albo ręcznie przez operatorów systemu. Na końcu aktywowany jest jeden z pięciu taktycznych zasobników zakłócających. Każdy zasobnik nadzoruje jedną z głównych częstotliwości radaru i zawiera dwa potężne urządzenia zakłócające. Stały rozwój ALQ-99 zapewnia Prowlerowi przewagę w wielu konfliktach. Należą do nich m.in. dwie wojny w Zatoce oraz kampania w Afganistanie. Prowler może operować zarówno z lotniskowców marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, jak i z baz lądowych. Prowlera używają marynarka wojenna i korpus piechoty morskiej. Korzystają z jego usług także siły powietrzne. Obecnie siły powietrzne Stanów Zjednoczonych nie posiadają żadnego wyspecjalizowanego samolotu do ofensywnej walki radioelektronicznej. Odpowiednikiem Prowlera w siłach powietrznych była wersja EF-111 samolotu myśliwsko-bombowego General Dynamics F-111. Stworzony przez Grumana, Raven znany był jako elektryczny lis lub Spark Vark w nawiązaniu do pseudonimu oryginalnego F-111 Art Vark. EF-111A został zaprojektowany, aby zastąpić przestarzałego EB-66. Pierwszy z 42 Ravenów pojawił się w 1981 roku. Sercem tych samolotów był system ALQ-99. EF-111 przeszły na emeryturę w 1998 roku, gdy ich utrzymanie stało się zbyt kosztowne.
Była to oszczędność pieniędzy, ale pozbawiło to siły powietrzne przewagi elektronicznej, jaką dzięki wysokim zdolnościom naddźwiękowym i dużemu zasięgowi zapewniał Spark-Warg. Oznaczało to, że EF-111 towarzyszył teraz naddźwiękowym samolotom bojowym w ich akcjach. Przed wybraniem F-111 siły powietrzne rozważały użycie Prowlera, jednak miały opory przed wykorzystaniem poddźwiękowego samolotu używanego w marynarce wojennej. Jednak po przejściu EF-111 na emeryturę siły powietrzne Stanów Zjednoczonych musiały polegać na Prowlerze w wojnie elektronicznej. Tu widzimy, jak obsługa naziemna bada system zagłuszania stacji radiowych i radarowych nieprzyjaciela, czyli ECM, w samolocie EF-111 i usuwa zużyty zasobnik z komory koło jednego z silników. Następnie obsługa naziemna montuje nowy zasobnik. Zasobniki te zawierają w sobie paski folii metalowej i flary, które chronią samolot przed rakietami naprowadzanymi radarem lub na podczerwień. Pilot, operator systemów elektronicznych oraz szef obsługi przeprowadzają rutynową kontrolę EF-111 przed lotem. Sprawdzają, czy panele nie są obluzowane, czy nigdzie nie wycieka paliwo albo płyn hydrauliczny, czy powierzchnia sterów nie jest uszkodzona i czy wszystkie elementy wewnętrzne są odpowiednio przymocowane. Operator systemów elektronicznych, czyli EVO, umieszcza swój sprzęt w bocznej części kokpitu, i dopiero wtedy reszta załogi wchodzi do kokpitu i przygotowuje samolot do startu. Szef obsługi oraz reszta personelu naziemnego krążą wokół samolotu podczas rozgrzewania silników, sprawdzając, czy wszystko działa jak należy. Spark-Warg startuje na pełnym dopalaczu. Operator systemu EVO w trakcie misji obserwuje swoje monitory. Zazwyczaj atak elektroniczny wystarcza, jednak czasem potrzebne jest użycie uzbrojenia. Tu widzimy AGM-88, ultraszybki przeciwradarowy pocisk rakietowy, czyli HARM, podwieszony pod skrzydłem Prowlera, obok gondoli ECM. AGM-88 został zaprojektowany w ten sposób, by działać w jak najkrótszym czasie, uniemożliwiając swojemu celowi przemieszczenie się lub wyłączenie systemów. Tu widzimy, jak pocisk uderza w nadbudówkę okrętu, choć typowym jego celem są anteny naziemnych systemów radarowych. Tutaj F-16 wystrzeliwuje AGM-88 oraz jego poprzednika AGM-45 Shrike nad pustynnym poligonem testowym. To MC-130 wariant Lockheed Martin Hercules, służący jako wsparcie sił specjalnych, który ma pod skrzydłem zakłócacz ALQ-8. Wielki Kruk to Boeing NKC-135 używany w ramach testów elektronicznego sprzętu bojowego. Służy jako platforma próbna, sprawdzająca, czy programy komputerowe i sprzęt elektroniczny poradzą sobie w warunkach operacyjnych. Zależnie od przeznaczonego zadania, samoloty zmieniały swoje formy. Tu widzimy, jak jeden z nich wypuszcza antenę wleczoną. Rozwój ofensywnej wojny elektronicznej oraz środków zwalczania systemów ochrony elektronicznej jest bardzo szybki. Istotne jest sprawdzanie i wyłapywanie możliwych błędów wszystkich prototypów i eksperymentalnych systemów, zanim zostaną wykorzystane w warunkach bojowych. Użycie samolotów takich jak NKC-135 z jego ogromnym udźwigiem umożliwia testowanie i sprawdzanie systemów w warunkach lotu przed wprowadzeniem ich do produkcji. NORAD, czyli Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej, to organizacja stworzona przy współpracy Stanów Zjednoczonych i Kanady, mająca na celu obronę przestrzeni powietrznej nad Ameryką Północną. NORAD powstał w maju 1958 roku.
Od 1963 główną techniczną siedzibą NORAD-u jest ośrodek operacyjny Cheyenne Mountain w Colorado. Z tego powodu NORAD czasem nieoficjalnie określa się jako Cheyenne Mountain. Tu amerykańscy i kanadyjscy wojskowi nadzorują przestrzeń powietrzną nad Ameryką Północną dzięki informacjom z radarów strategicznie rozmieszczonych na ziemi, w powietrzu nad kontynentem północnoamerykańskim oraz na wodach wokół niego. DO-LINE, czyli system wczesnego ostrzegania, to sieć stacji radarowych rozmieszczonych na dalekiej północy Kanady z dodatkowymi stacjami wzdłuż jej północnego wybrzeża, na wyspach Aleutskich koło Alaski, na wyspach Owczych, Grenlandii i Islandii. Zbudowanie tych odosobnionych stacji stwarzało wiele problemów ze względu na ich arktyczne położenie. Radarów tych używano podczas zimnej wojny, by ostrzegać przed rajdami sowieckich bombowców nadciągających znad Oceanu Arktycznego. System ten stał się zbędny, gdy głównym sposobem przenoszenia broni nuklearnej stały się międzykontynentalne pociski balistyczne. Joe był najbardziej na północ wysuniętą siecią radarów i najbardziej sprawną z trzech znajdujących się na terenie Kanady. Głównym zadaniem NORAD-u jest ostrzeganie najwyższego dowództwa przed zagrożeniem oraz nadzorowanie operacji obronnych kanadyjskich i amerykańskich myśliwców. Najważniejszym amerykańskim samolotem NORAD-u jest dwusilnikowy myśliwiec przewagi powietrznej F-15 Eagle z firmy McDonnell Douglas oraz jednosilnikowy myśliwiec F-16 Fighting Falcon zaprojektowany przez General Dynamics. W ciągu lat zmodernizowano płatowce i ich silniki, ale główny nacisk położono na ulepszenie ich uzbrojenia i możliwości elektronicznych. Tu widzimy, jak załoga montuje zasobnik ze sprzętem ECM pod myśliwcem F-16. Ten zestaw służy do testowania systemów radarów obrony powietrznej. Współczesne myśliwce muszą mieć wciąż ulepszany sprzęt przeciw urządzeniom zakłócającym. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku samolotów wrogich krajów, których przemysł elektroniczny jest na tyle efektywny, by wyprodukować potężne elektroniczne systemy bojowe. Kompleks NORAD-u w Cheyenne Mountain został stworzony z myślą o obronie nawet w wypadku ataku z użyciem broni nuklearnej. Ten kompleks jest samowystarczalny pod względem zasilania i oczyszczania powietrza oraz zapewnia środki do przetrwania w czasie wojny nuklearnej oraz po jej zakończeniu. Dzięki temu w razie kryzysu lub wojny kompleks może się całkowicie odciąć od świata. Kompleks został także zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić personelowi szybkie i bezproblemowe dotarcie do swoich stanowisk, bez narażania powodzenia operacji. Elektroniczne systemy obronne, znane jako ECM, można montować wewnątrz dużych samolotów bojowych, takich jak bombowce, lub podwieszać je w specjalnych zasobnikach pod skrzydłami mniejszych samolotów, na przykład myśliwców. Systemy zasobnikowe są również łatwiejsze w obsłudze, gdyż można je odłączyć i przenieść do kontrolowanego środowiska hangaru. Tam można je sprawdzić, naprawić lub wyposażyć w nowe czujniki albo oprogramować, zależnie od nadciągającego zagrożenia. Tu obsługa naziemna zdejmuje pokrywy ochronne ze sprzętu ECM myśliwca F-15. Typowym systemem zasobnikowym ECM jest zasobnik ALQ-131, widoczny tu pod skrzydłem samolotu bojowego A-10 Thunderbolt II. Kolejną maszyną przystosowaną do przenoszenia zasobnika ECM jest wariant szturmowy taktycznego transportowca Hercules. Jest to typ samolotu stworzony do latania na małych wysokościach, co naraża go na ogień z broni naziemnej. Dlatego jego przetrwanie zależy od wsparcia zaawansowanych systemów elektronicznych.
Boeing RC-135 to samolot rozpoznawczy amerykańskich sił powietrznych, używany, by zapewnić władzom stały napływ informacji zwiadowczych z pola bitwy i dokładną analizę. W tle widać Boeinga E-3 Sentry, samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, kolejny ważny element elektronicznych możliwości bojowych Stanów Zjednoczonych. RC-135 Cobra Ball jest wyposażony w specjalne instrumenty optyczne, które pozwalają obserwować lot pocisków balistycznych z dużych odległości. Oto zmodyfikowany w dużym stopniu transportowiec C-135. Cztery takie samoloty należą do 45. Eskadry Rozpoznawczej 55. Skrzydła z Bazy Sił Powietrznych Wafut w Nebrasce. Pierwotnie Cobra Ball stacjonował w bazie Szemija na Wyspach Aleuckich wspólnie z naziemnym radarem Cobra Dane i okrętowym radarem Cobra Judy. Samolot Cobra Ball obserwował testy sowieckich pocisków balistycznych nad półwyspem Kamczatka. Widoczny tu obok strategicznego bombowca Boeing B-52 Stratofortress, Boeing EC-135 jest kolejną wersją samolotu C-135 Stratolifter. Powstało wiele jego wersji specjalistycznych, używanych do różnych zadań w amerykańskich siłach powietrznych, w tym latające stanowisko dowodzenia dla wysokich rangą oficerów. Kabina EC-135 zapewnia miejsce dla całej potrzebnej załogi, jak również dla sprzętu, którego załoga może potrzebować podczas długich lotów. Tutaj EC-135 ląduje po kolejnej długiej misji. EC-130 Komando Solo jest zmodyfikowaną wersją C-130 Hercules i używa się go w tak zwanych psy-opsach, czyli operacjach psychologicznych, oraz do podsłuchu cywilnych transmisji w pasmach fal krótkich, średnich, ultrakrótkich, telewizyjnych i częstotliwości wojskowych. Misje te maszyna wykonuje na bardzo dużych wysokościach, by objąć nasłuchem jak najwięcej wrogiego terenu. EC-130 zaprojektowano z myślą o długich lotach z możliwością tankowania w powietrzu. Typowe misje polegają na lataniu okrężnym wokół wyznaczonego celu. Cele mogą być zarówno wojskowe, jak i cywilne. Komando Solo używa wyłącznie 193 skrzydło operacji specjalnych w Middletown w Pensylwanii. Tu widzimy w pełni wyposażoną załogę EC-130, opuszczającą autobus i wsiadającą do samolotu. Cały proces przygotowania samolotu takiego jak EC-130 do startu w misji jest skomplikowany i zajmuje dużo czasu. Wzmożona uwaga jest bardzo ważna dla przetrwania samolotu i powodzenia misji. Obsługa naziemna i załoga lotu przede wszystkim odpowiadają za samolot przed startem oraz gdy już znajdzie się w powietrzu. Załoga podczas misji ma za zadanie nadzorować wszystkie systemy i postępować według rozkazów wyższych przełożonych. A gdy zakończy się sprawdzanie systemów pokładowych i samej maszyny, EC-130 może startować. Samoloty te często operują w pobliżu zmieniającej przebieg linii frontu. Przez to start i lądowanie są najbardziej niebezpieczną częścią misji. Radary naziemne są głównymi celami samolotów walki radioelektronicznej. Jednak mobilne zestawy, takie jak ten, sprawiają im wyjątkowe problemy. Na tle strategicznego transportowca Lockheed Martina C-5 Galaxy widzimy radar z obracającą się anteną. Tego typu radary zwykle kojarzą się z kontrolą lotów wokół lotniska.
Zniszczenie tych systemów wprowadza znaczące zamieszanie w szykach wroga. Uniemożliwia mu sprawne i szybkie kontrolowanie samolotów będących już w powietrzu. Tu widać zaparkowaną furgonetkę, gdzie obserwuje się dane z radaru. Radar kontroli podchodzenia do lądowania zapewnia bezpieczne posadzenie samolotu bez względu na pogodę czy porę dnia. W środku furgonetki operatorzy obserwują swoje ekrany i porozumiewają się z załogą samolotu przez radiostację. Radar jest jedną z najistotniejszych części współczesnych operacji wojskowych i głównym celem elektronicznych samolotów bojowych. Wszystkie samoloty latające nad polem bitwy potrzebują elektronicznej ochrony. Wojna elektroniczna nie jest tak ekscytująca jak inne aspekty lotnictwa, ale jest nie mniej ważna. Czy to na ziemi, czy w powietrzu, przeszukiwanie elektroniczno-magnetycznego spektrum w poszukiwaniu podejrzanych sygnałów wymaga oddania, umiejętności i oczywiście cierpliwości. Nie ma to nic wspólnego z zastrzykiem adrenaliny, jakiego doznaje pilot myśliwca podczas bliskiego starcia z wrogiem. Operatorzy radarów godzinami ślęczą przy swoich stanowiskach, precyzyjnie regulując pokrętłami sprzętu nasłuchującego. Jednak wbrew pierwszemu wrażeniu, ich praca i informacje, które zbierają, są niezmiernie ważne, gdyż prowadzą do tworzenia nowych elektronicznych systemów bojowych, nowych taktyk, no a w efekcie do zwycięstwa. Wersja polska, Studio Kobart. Tłumaczenie tekstu Anna Piotrowska. Konsultacja Tadeusz Wróbel. Realizacja Zbigniew Borek. Narracja Wojciech Gąsowski. We'll be right back.